Pracownie konserwacji zabytków. Od września 2011 roku pracowały nad, aby zabezpieczyć naszą ukochaną rzeźbę. Po raz pierwszy Neptun pojawił się na długim targu w 1633 roku. 1633 rok, rachunek prosty, blisko 400 lat temu. 5 razy opuszczał ten cokół. Po raz pierwszy w roku 1751. Wtedy to po raz pierwszy pracowano nad upiększeniem tego miejsca. Pojawiły się nowe formy rzeźbiarskie. Pojawiły się sfinksy, których wcześniej nie było. Następny rok, 1925, lata 30. No i dramat II wojny światowej. W roku 1954 Neptun wrócił na postument na długim targu i trwał tak do roku 2011, do września. Studnia Neptuna ma bardzo długą tradycję. Gdańsk położony na terenie bagiennym zawsze miał problemy z czystą, świeżą wodą. Pierwsze założenie zapewnienia Gdańskowi czystej, świeżej wody to XIV wiek. Wtedy to zbudowano nowy kanał Raduni i z tego kanału tłoczono wodę do studzien gdańskich. Następnie w roku 1536 Rada Miejska postanowiła wystąpić do króla Polski Zygmunta Starego o prawo połączenia jeziora Jasień poprzez potok Siedlecki z ulicą Długą i setkami studni z czystą wodą na terenie całego miasta Gdańsku. Jedną z tych studni była studnia, przy której teraz wszyscy się znajdujemy. Była to prosta drewniana studnia, z której piło źródełko czystej wody. Na przełomie XVI i XVII wieku burmistrz gdański wraz z senatem postanowili ufundować coś bardziej godnego dla największego miasta ówczesnej Rzeczypospolitej. Miasta, które wówczas mieszkało ponad 70 tysięcy ludzi. 70 tysięcy mieszkańców. W Krakowie 18 tysięcy, w Warszawie 15. Taka była wielkość miasta, w którym ustawiono w roku 1633 Neptuna. Kilka lat trwały prace nad stworzeniem fontanny. Kamienną misę zaprojektował Abraham van den Blok. W pracowniach gdańskich lud pisarzy najprawdopodobniej powstała oddano posąg Neptuna. Marmurowa misa pojawiła się w Gdańsku, przyjechała do nas z Niderlandu. To czarny marmur, to nie metal. Misa jest z czarnego marmuru. Czekamy teraz na sygnał, w którym dowiemy się, że będziemy mogli rozpocząć podnoszenie Neptuna. To bardzo odpowiedzialna praca. Rzeźba Neptuna to jeden z najpiękniejszych przykładów rzeźby manierystycznej w północnej Europie. Trudno ocenić wartość, można powiedzieć, że wartość Neptuna jest bezcenna. Burmistrz gdański, będąc w Polonii, zobaczył Neptuna i stwierdził, że właśnie Neptun będzie najbardziej godny do ustawienia go na długim targu i zwieńczenia nowej fontanny. Obok mnie
stoi prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, następca burmistrza, już dziś nie burmistrz, już dziś prezydent. Panie prezydencie, jakie to uczucie? Dziękuję. Przed chwilą, Michale, przypominałeś nam wszystkim, że od 4 wieków ten jest z nami. A więc my, gdańszczanie, możemy w tej chwili przez sekundę przenieść się pamięcią do naszych przodków sprzed 400 lat, kiedy po raz pierwszy na przykład witali w Gdańsku. My dzisiaj jak gdyby ten rytuał powtarzamy. Świetnie, że przypomniałeś nam o tym, że Neptun czterokrotnie nas osierocił i od września czuliśmy się osieroceni. Ta część Gdańska, serce Gdańska było osierocone, brakowało czegoś. No i wreszcie Neptun po, mówiąc angielska, liftingu, czyli odnowieniu, wraca w serce Gdańska. My dzisiaj tak radośnie, przy pięknej pogodzie słonecznej witamy, bo trudno sobie wyobrazić Gdańsk bez Neptuna, a myślę, że i Neptunowi trudno sobie wyobrazić inne miejsce na świecie, jak nie Długi Targ przed ratuszem Głównego Miasta, przed dworem Artusa. Także drogi Neptunie, witamy Ciebie po raz czwarty w Gdańsku. Witaj, witaj. Już będzie z nami znowuż pewnie przez kolejne 30 lat, a następne pokolenie gdańszczan z zasobnej, no może nie aż tak zasobnej kieszeni wyciągnie trochę talarów, aby Ciebie odnowić. Bo Neptun się odnawia i nasze miasto się odnawia, więc drodzy gdańszczani podatnicy, dziękujemy Wam za to, że wysłuchaliśmy wspólnie te 1 700 000 złotych na odnowienie naszego Neptuna. Chyba warto było. Dziękujemy Wam serdecznie. To z Waszych podatków. Moi kochani, a teraz jest taki moment, że ja będę miał przyjemność przekazać panu prezydentowi woreczek, w którym znajduje się w kapsule czasu pamiątkowa moneta. Srebrna moneta ze srebra najwyższej próby, którą wytłoczyła mennica polska, na zlecenie oczywiście Gdańska. I pan prezydent podejdzie do pracowników konserwacji zabytków i przekaże im tę monetę wraz z córką. Zapraszamy serdecznie. Prosimy podejść od strony ulicy Ławniczej. Przekażemy monetę i ta moneta z pracowników pracownik konserwacji zabytków zostanie włożona w cokół fontanny, aby po tych 30 latach, mówił pan prezydent, a może dłużej, uda nam się zachować Neptuna w świetnej formie, zostanie odnaleziona przez naszych potomków, a może to już nasze dzieci będą odkorzystywały. Zobaczymy.